Dyktafon włączony, tak? I z tego punktu usłyszałem ryk samolotu. I zobaczyłem iskry z samolotu. Zaczynam hamować, idzie bardzo nisko. Myślałem, że spadnie na drogę. Kołami w dół, tak jak się schodzi do lądowania. Od drzewa się zaczepia, na tę stronę przelatuje i tam w dole jakaś część samolotu upada. Wyrównało go. I tak jak on na tę stronę był przechylony, to jak się zaczepił, to na tę stronę wyrównał. Tak trochę wyrównał i tu poszedł i tam upadł. Oto, co widziałem na własne oczy. Smoleńsk, 200 kilometrów od Moskwy. 10 kwietnia 2010 roku miał tu wylądować polski prezydent wraz z delegacją najwyższych przedstawicieli państwa. Chcieli złożyć hołd polskim oficerom, którzy 70 lat wcześniej byli przywiezieni przez Rosjan wagonami do pobliskiego Katynia i pomordowani strzałem w tył głowy. Samolot z prezydentem Polski rozbił się tuż przed lotniskiem w Smoleńsku. Wszystkie 96 osób na pokładzie zginęło. Już parę godzin po katastrofie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zadeklarował, że śledztwo powinno być prowadzone w ścisłej współpracy ze stroną polską. Wieczorem premier Donald Tusk poleciał na miejsce katastrofy, gdzie spotkał się z premierem Władimirem Putinem. Podjęte tam decyzje były brzemienne w skutki. Polski rząd z niewyjaśnionych do dziś przyczyn nie wykorzystał deklaracji prezydenta Miedwiediewa. Nie zabiegał także o powołanie komisji międzynarodowej, która by zbadała okoliczności katastrofy. Kontrolę nad jej badaniem i śledztwem przejęli Rosjanie. Aneks 13 został przyjęty nie na podstawie konwencji, bo konwencja nie przewiduje, żeby on był stosowany do samolotów państwowych. On został powołany na podstawie porozumienia między Polską i Rosją, nieformalnego porozumienia. Ustalenia te były dokonywane w trybie jakimś nadzwyczajnym zamieszaniu, prawdopodobnie podczas spotkań na miejscu katastrofy. I zgodzili się na to, nie spisując, o ile wiem, co nie oznacza nieważności zobowiązania w stosunkach międzynarodowych. Mnie zadziwiło to, że z Polski nie wpłynął żaden wniosek o przejęcie śledztwa. Dlaczego nie starano się trzymać tego, że był to lot wojskowy? W znaczeniach był jako lot wojskowy. I w tym momencie mielibyśmy prawo do prowadzenia śledztwa tam. Nikt nie próbował. Od pierwszych chwil po katastrofie, jeszcze zanim przeprowadzono jakiekolwiek badania, Rosjanie oraz przedstawiciele rządu Donalda Tuska rozgłaszali, że za tragedię odpowiadają piloci Tupolewa. Piloci mieli doprowadzić do sytuacji, że tuż przed lądowaniem samolot zahaczył lewym skrzydłem o brzozę i w efekcie stracił część skrzydła. Potem wykonał pół beczki i kołami w górę runął na ziemię. Tę wersję przyjął w swym raporcie rosyjski MAK Tatiany Anoliny. Nieco później wersję z brzozą i półbeczką powieliła polska komisja, kierowana przez ministra Jerzego Millera. Po ogłoszeniu raportu przez komisję Millera odnosiłam wrażenie, że to było dopasowanie jednego raportu do drugiego. Raporty obu komisji były pełne sprzeczności. Polski raport sformułowano bez przeprowadzenia podstawowych badań, całkowicie pomijając fakty wskazujące, że na pokładzie samolotu mogło dojść do wybuchu. Te zaniechania wytykają komisji Millera niezależni eksperci. Nawet te dane, które komisja Millera miała w ręku, wiele z nich pominęła. Wiadomo nam, że dowody, które miała w ręku, ukryła.
Przykładem takiego dowodu jest alarm, nagrany alarm samolotu krytyczny, który miał miejsce mniej więcej tam, gdzie podejrzewamy ten zasadniczy wybuch w kadłubie. On jest szczególny, zawiera bardzo dużo informacji i on został ukryty w raporcie zarówno Maku, jak i Millera. Został odrzucony z ich analiz. Mało tego, żeby ta krzywa, która przechodzi przez ta 38, ta trajektoria, lekko się zakrzywiła, co jest konieczne przy wyjaśnieniu beczki, to ten taw trochę przesunięty. Innym przykładem jest ekspertyza zdjęć satelitarnych okolic lotniska w Smoleńsku dokonana przez firmę SmallGiS. Ekspertyza wyraźnie mówi o wybuchach na miejscu katastrofy. Komisja Millera, która skorzystała z tych ekspertyz, zastąpiła słowo wybuch słowem pożar. Jedziemy do Smoleńska. To kolejna nasza wyprawa do tego miasta. Mimo upływu czasu mamy nadzieję dotrzeć do nowych informacji o tym, co się wydarzyło pod lotniskiem Siewiernej. Nowych świadków szukamy w rejonie ulicy Kutuzowa oraz ulicy Gubienki, łączącej szosę z osiedlowymi garażami i Brzozą, o którą miał zahaczyć Tupolew. Jak dowodzą eksperci zespołu parlamentarnego, to między tymi ulicami, kilkaset metrów przed miejscem katastrofy, rozegrały się kluczowe dla lotu zdarzenia, pominięte przez Rosjan i Komisję Millera. Ustalenia ekspertów potwierdzają relacje świadków, do których dotarliśmy. Wielu z nich nie było dotąd przesłuchanych przez prokuraturę. Okolice zmieniły się nie do poznania. Rosjanie wycięli wszystkie drzewa po obu stronach ulicy Kutuzowa. Oto jak wyglądały w dniu katastrofy. I jak wyglądają dzisiaj. Co się stało z tymi drzewami? Czemu ich już nie ma? Porządek. Czemu taki porządek? Nie mogę powiedzieć czemu. Ktoś przykazał może. Zrobili porządek i tyle. Obok warsztatu kija powstał nowy pawilon. Dosłownie tuż obok miejsca, gdzie Tupolew runął na ziemię. Nowy budynek przesłania obelisk i podest dla gości ustawiony na miejscu katastrofy. Zlikwidowano autokomis. Prawie nie ma po nim śladu. Widać jedynie zarysy budki autokomisu. Zmieniło się także otoczenie Brzozy, na której Tupolew rzekomo miał stracić skrzydło. Drzewo obudowano podestem. Traktowane jest jak pomnik. Dotarliśmy do paralotniarza, dzięki któremu możemy pokazać ten teren z lotu ptaka. Paralotnia leci prosto na pas startowy lotniska Siewiernej. Kwadratem zaznaczyliśmy ściętą Brzozę. Za nią przebiega ulica Gubienki, a dalej ulica Kutuzowa. Zdjęcia dowodzą, że Tupolew, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 38 metrów, musiałby skosić sąsiednie drzewa, oddalone zaledwie o kilkanaście metrów. Potwierdzają to niezależni naukowcy. W głębi widać miejsce katastrofy. Oto zdjęcia zrobione podczas innego lotu. Widać także zniwelowany teren w okolicach, gdzie leżało oderwane skrzydło Tupolewa i gdzie zdaniem naukowców mogło dojść do wybuchów na pokładzie. To tu został zarejestrowany alarm TAWS-38. Jak dowiódł ekspert zespołu parlamentarnego profesor Wiesław Binięda, w razie uderzenia w Brzozę samolot nie mógł tracić końcówki skrzydła, tylko powinien ściąć drzewo. Nie mógł też lecieć zgodnie z trajektorią wyznaczoną przez MAK i Komisję Millera.
Tu jest położenie brzozy i w tym planie, że tak powiem, widzimy wysokość lotu tego samolotu. To jest trajektoria lotu tego samolotu. Więc zgodnie z raportem MAK-u, to jest około 5-6 metrów od ziemi, gdzie ten samolot miał uderzyć w tą brzozę. Następnie widzimy, że ten lot w tym rejonie się obniża, czyli w tym momencie samolot leci jakieś 2 metry, może 1,5 metra nad ziemią. Oczywiście to jest wysokość do jego skrzydeł. Poniżej jeszcze jest kadłub, są koła wypuszczone, także już w tym momencie prawdopodobnie jedzie tymi kołami po ziemi. A trzeba zaznaczyć, że w tym miejscu jest las. Także ten samolot musiałby przeniknąć przez ten las niezauważalnie, ponieważ nie wyciął żadnej alei. Gdyby rzeczywiście leciał, to musiałby wyciąć po prostu przesiekę. Nie ma tej przesieki. Widzimy dalej, że ten samolot nagle bez skrzydła, 1/3 skrzydła, gwałtownie się wznosi do góry. Odległość między tą zieloną linią a tą białą to jest mniej więcej 1 sekunda, niewiele ponad 1 sekundy lotu tego samolotu. On leci z prędkością 80 metrów na sekundę. Czyli w tym wypadku, jeżeli on podrywa się w ten sposób gwałtownie do góry, to znaczy, że musi ten samolot osiągnąć około 10G, żeby tą maszynę, 78-tonową maszynę podnieść do góry. No oczywiście żaden samolot tego typu nie jest w stanie tak szybko się podnieść do góry. Takie przyspieszenie jest w ogóle niemożliwe. To nawet samoloty wojskowe, odrzutowe, prawdopodobnie pilot by już stracił przytomność, gdyby tak z taką gwałtownym przyspieszeniem podszedł do góry. No ale ten samolot dał radę. Pilot zdecydował lecieć poziomo, czyli znowu, to, jeżeli on wyhamował z tej ogromnej prędkości do góry, to tak jak winda, która by nagle przyspieszyła do góry, a potem nagle zahamowała. To możemy sobie wyobrazić, że ci pasażerowie, którzy nie byli przypięci, prawdopodobnie już byli na suficie tego samolotu w tym miejscu. No ale za chwilę ten samolot znowu przyspiesza do góry. To wszystko się dzieje bez skrzydła w dodatku. No i musi to zrobić, bo gdyby nie zrobił, to nie byłby w stanie przewrócić się do góry nogami. Bo ta odległość byłaby niewystarczająca na to, zawadziłby skrzydłem. Zdaniem ekspertów zespołu parlamentarnego opierających się na danych z rejestratorów pokładowych, w rzeczywistości samolot przeleciał kilkanaście metrów nad brzozą. Niemal równocześnie doszło do zdarzeń, które zdecydowały o losie maszyny. Pierwszy z nich to urwanie końcówki skrzydła samolotu. Być może przy pomocy w trakcie wybuchu, którym może na przykład być wybuch par paliwa i powietrza w lewym zbiorniku lewego skrzydła. Drugi punkt zasadniczy i krytyczny dla całej katastrofy to jest wybuch w kadłubie samolotu. Naukowcy współpracujący z zespołem parlamentarnym przeprowadzili badania, jak przebiegała trajektoria lotu Tupolewa. Ekspert Marek Dąbrowski pokazał to na symulacji, która obrazuje wstrząsy, gdy w samolocie doszło do wybuchów. Poszukujemy świadków, którzy byli w pobliżu lotniska, gdy doszło do katastrofy. Odnajdujemy motocyklistę, który jest widoczny na amatorskim filmie nakręconym tuż po katastrofie telefonem komórkowym w miejscu, gdzie leżał fragment skrzydła. Mężczyzna twierdzi, że widział różne odłamki samolotu w miejscu, gdzie zdaniem ekspertów zespołu parlamentarnego miało dojść do wybuchów w Tupolewie. Fakt ten zignorowała komisja Millera. Byłem w garażu, było słychać dźwięk. Momentalnie, nagle dźwięk samolotu zanikł. Zrozumiałem, że coś się wydarzyło. Z pewnością jakaś katastrofa. Zamknąłem garaż, poszedłem w tym kierunku. Część skrzydła leżała gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Ta część, kiedy odlatywała, jeśli się nie mylę, dotknęła przewodów. Przewody zostały całe, nic się nie oberwało. Ale gdzieś w okolicy przewodów leżała część skrzydła.
Dalej, tu były zarośla, takie nieszczególnie duże. Druga część leżała dosłownie 5 metrów stąd, w zaroślach. Ale pozostała część samolotu. Widać, on już zaczął się wznosić, a te dwa elementy upadły. Przez drogę, nad drogą on przelatywał mniej więcej na wysokości tych drzew. 30-50 metrów za drogą były już pierwsze elementy, część ogonowa. Dalej nie poszedłem. Doszedłem do drogi i dalej nie poszedłem. A ten pierwszy element? Pierwszy duży element skrzydła leżał tu. Pan do niego podszedł? Ja do niego podszedłem, przeszedłem przez krzaki, zobaczyłem drugi element, drugą część skrzydła. Druga jaka była? Tak myślę, że pierwsza miała ze 3 metry, mniej więcej 3-metrowa część. No i druga, może 2,5, może 3 metry długości, a małe części były rozrzucone tu wszędzie, po wszystkich sektorach. Tu. Wszędzie były rozrzucone jakieś małe części. To wszystko, co ja tu widziałem. W tym samym rejonie spadające kawałki metalu widział także pracownik pobliskiego zakładu produkcyjnego. Byłem w tym czasie tu. Ja go nie widziałem, słyszałem. Podniosłem oczy i wyskoczyłem. A wszystko jeszcze leci w powietrzu. I chociaż wysokość nieduża, wszystko w powietrzu, elementy duraluminium. A te kawałki, które pan widział, jak pan wyszedł, jeszcze były w powietrzu? Tak. I one spadały na ziemię. Tak, takie nieznaczne, nieduże elementy. Pracownik zakładu stał niedaleko nieistniejącego obecnie autokomisu. W metalowy parkan tego autokomisu uderzyły części samolotu lecące od strony, z której nadlatywał Tupolew. Teraz po parkanie nie ma śladu. Najbliżej zdarzeń był kierowca autobusu, który na własne oczy widział ostatnie sekundy lotu Tupolewa. Twierdzi, że nad drogą samolot leciał kołami w dół. Stoi to w sprzeczności z tezami Mach.